Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z własnych budowli. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją pracę konkursową na konkurs Lloyda Maliny dotyczący tego, jak spędzamy naszą przerwę świąteczną. Także zaczynając od podstaw, jak widzicie, moja praca jest podzielona na dwie płytki konstrukcyjne i ogólnie możecie się zapytać, co przedstawia. Ogólnie ja majówkę spędzam tak, że urządzam grilla dla rodziny, a tutaj wieczorem, jakbyśmy chcieli, możemy sobie urządzić ognisko, na przykład dla naszych małych pociech. Także zacznijmy od tej głównej części płyty, tej największej właściwie płytki konstrukcyjnej, można powiedzieć, czyli przestrzeni grillowej. Ogólnie, jak widzicie, jako ludzika tutaj użyłam mojego awatara, żeby nie było też problemów z tym, czyja to jest praca, czy to na pewno należy do mnie. Także, jak widzicie, tutaj w jednej części budynku, właściwie platformy, znajduje się duże drzewko, pod którym nasza legomanka rozpaliła sobie grilla. Jak widzicie, już tu się na górze piecze kurczak, także już niedługo możemy wołać dzieciaki i rodzinę na obiad. Tutaj po lewej stronie natomiast znajduje się mały stolik piknikowy, na którym znajduje się talerz z owocami oraz dwa tutaj talerze z rybami oraz kiełbaskami. Oczywiście tutaj na rogach mamy też różne picie, jakby ktoś był spragniony. Ogólnie z takich elementów takich jeszcze dekoracyjnych to tutaj pod drzewkiem znajduje się kosz na śmieci, jak widzicie, już wypełniony w połowie, a tutaj na naszą rybę czai się mały czarny kotek. Jakby ktoś miał wątpliwości, to tak, jest to Lego. Jest to chyba Lego z tych starych, tutaj jak widzicie już Lego. Jest to chyba z tymi lalkami, jeśli dobrze pamiętam, kotek. Nie pamiętam niestety, jak to się nazywało. No, stara seria, od razu mówię. Także przejdźmy do drugiej części naszej platformy bezbędnego gadania, którą tu... Oj, zahaczyła się. Jest tutaj nasza plansza z ogniskiem, także to trochę przesuwam, żebyście mogli lepiej zobaczyć nasze miejsce na ognisko. Ogólnie to ma się łączyć tutaj w taki sposób, żeby, jak widzicie, jest tutaj ścieżka ułożona z kamyczków, żeby można było lepiej przechodzić i nie deptać trawy przy okazji. Także, jak widzicie, na tej tutaj platformie znajduje się nasza mała pociecha z dwoma lodami w garści, bo czemu nie, bo jak wiecie, lodów nigdy za mało, siedząca przy ognisku. Niestety nie wierzę, że się szybko roztopią te lody. Także tak, ognisko, no to zrobiłam tutaj tradycyjnie z takich małych klocków przezroczystych, właściwie tutaj takich troszkę czerwonych, także, o, już podnoszę wam, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Tutaj ludzika próbowałam zrobić coś na kształt mojego awatara, którego tu w tle widzicie, tylko tym razem siedzącego. Jak widzicie, tutaj na koszulkę użyłam dwóch takich tajli fajnych, jedno tutaj przystawiający magnetowid, a tutaj jedno z Lego Chimy, a nóżki natomiast zrobiłam tak, żeby właśnie leżał i nie stał, wiecie, taka pozycja półleżąca, żeby mógł wygodnie się ogrzać przy ognisku. Także jeśli chodzi o funkcję tej minifigurki, no to ma takie ruchome rączki, wiecie, góra, dół, nic nadzwyczajnego, oraz główką może kręcić, żeby oglądać się naokoło, czy może coś nie idzie. Także jeśli chodzi jeszcze o tą platformę, no to tutaj w tle, jak widzicie, mamy jakieś krzaczki małe, które mają, no, po prostu mieć element dekoracyjny. Ogólnie platformę można jeszcze, dowolnie można ją tak połączyć w ten sposób, albo właśnie, jak pokazywałam wcześniej, w taki sposób. Tutaj akurat mamy dowolność wszelką. Także powiedzcie, co sądzicie o tym mini zestawiku. Ja się na razie z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!